Buenos días, chapan tu robi, puti vine vale. Ni vidat, bueno, no vidat. Kur la čega na mojim radiovozu. Na čem kurva? Kowalski spojrzał na radiowóz, następnie odwrócił się do policjanta. To zapraszam na 48 do wyczytałki. Kowalski, były abstynent. 7 wiosen temu przełapany na przemycie 3,5 kg kokainy przez granicę Meksyku. I może by mu się to udało, gdyby nie to, że akurat policjant zauważył, jak pijany układa kreskę na radiowozie. Kowalski po opuszczeniu placówki więzienia udał się na postój taksówek, gdzie wsiadł do pierwszej taksówki, którą zobaczył. Kierowcą taksówki był major, były wojskowy, żołnierz Hydry z pierwszej jednostki desantowej. Jako jedyny skoczek z kompanii miał lęk wysokości, lecz nigdy mu to nie przeszkadzało skakać, ponieważ major nigdy nie trzeźwiał i zawsze miał coś do dziabnięcia przy sobie. Kowalskiemu odechciało się Meksyku i postanowił wrócić do USA. Lecz major nie dojechał do wyznaczonego miejsca, bo jak było mówione wcześniej, nigdy nie trzeźwiał i rozbił auto na jakimś pustkowiu, zala od jakichkolwiek zabudowań. Kurwa, major, żyjesz? Kowalski chwilę rozmawiał z półprzytomnym majorem, po czym w pewnym momencie zakradł się do niego bandyta i ogłuszył go ciosem w głowę.